pojadą w kasku żółtym Jacek Rępała, oto on na Państwa ekranach, w kasku czerwonym Simon Wick, w kasku białym Mirosław Cierniak i w kasku niebieskim Adam Łabęcki, zaś w 15 kończącym dzisiejsze zawody Roman Jankowski, Tony Rickardson, Dariusz Łowicki i Grzegorz Rępała, ale to za kilkadziesiąt sekund. Wpierw wyścig 14, 38 do 37, po wyścigu 13. Po wyścigach, przepraszam, 13, zapatrzyłem się w Simona Wigga, prowadzą gospodarze. Oto właśnie Anglik, doświadczony 34-letni Simon Wigg. Zna doskonale swoich rywali, wszak startował w barwach unitarnów. To on w kasku czerwonym, tu niżej ekranu, bliżej ogrodzenia, w kasku białym Mirosław Cierniak. Najbliżej w kasku niebieskim Adam Łabęcki i tam na samej górze Jacek Rępała. Czai się Adaś Łabęcki, wie jak bardzo wiele od niego w tym starcie zależy. I wystartował Jacek Rępała najlepiej, ale walka trwa niesamowita i leżą, dwaj zawodnicy leżą. Leży Jacek Rępała i leży Adam Łabęcki, atakujący po zewnętrznej zawodnika Tarnowskiej Unii, ma pretensje Jacek Rępała, ale ja nie wiem, czy ktokolwiek w tym starciu zawinił. Wyścig zostaje przerwany, to normalne. Przy wyjściu z pierwszego łuku leżeli dwaj zawodnicy. Po gwizdach widowni orientuje się, że chyba sędzia chce wykluczyć. Nie, okazuje się, że nie. Myślałem, że być może Adama Łabęckiego. Byłoby to niesprawiedliwe, jako że obaj zawodnicy jechali tam bardzo czysto na tym pierwszym łuku. Po prostu motocykle dostały uślizgu, wywrócili się i to się zdarza w tym sporcie. Wstali, wszystko gra i w tej chwili powtórka. Adam Łabęcki wymachuje rękoma. Darek Łowicki tam podszedł do niego, o czymś przez sekundkę rozmawiali. W tej chwili kosmetyka motocykli. Za chwilę powtórka wyścigu 14.